Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Wracamy dzisiaj do omawiania konfliktu w Wietnamie. Dowiemy się m.in. o szlaku Ho Chi Minha, czy też o incydencie w Zatoce Tonkińskiej. Chaos w Wietnamie Południowym, którego apogeum było obalenie reżimu Nodindiema przez wojsko, zamierzali wykorzystać komuniści z północy. Wierzyli oni, iż nasilenie działań mogłoby w takiej atmosferze doprowadzić do szybkiego zwycięstwa. Planom eskalacji sprzeciwiało się ZSRR, ale nie Chiny. Mao Tse-tung dał Ho Chi Minhowi zielone światło, obiecując przy tym, iż na wypadek amerykańskiej inwazji wyśle na południe chińskie wojsko, podobnie jak miało to miejsce w Korei. W grudniu 1963 roku Komitet Centralny Partii Pracujących Wietnamu zatwierdził nowy program. Jego celem było masywne zwiększenie nakładów broni, amunicji i rekrutów dla Wietkongu. Problemem była jednak strefa zdemilitaryzowana. Co prawda broń i zaopatrzenie dostarczano z północy drogą morską, to jednak trudno byłoby prowadzić taki transport na większą skalę. Postanowiono więc ominąć strefę od zachodu. Na pograniczu Wietnamu, Tajlandii i Kambodży już od niepamiętnych czasów istniała sieć wiodących przez góry i dżungle ścieżek. Jeszcze w 1959 roku sformowano specjalny oddział Armii Północnego Wietnamu, którego celem byłoby przeobrażenie ich w sprawnie działający szlak komunikacyjny. Ho Chi Minh wykorzystał przyjazne relacje łączące go z laotańskimi partyzantami z Pathet Lao, dzięki czemu jego oddziały logistyczne miały na terenach przygranicznych wolną rękę. Wkrótce rekruci, broń i zaopatrzenie mogły być przerzucane na południe tuż za strefą zdemilitaryzowaną. Dalsza dystrybucja dla rozproszonych sił Wietkongu narażona była jednak na ataki ze strony sił rządowych. Przy cichej aprobacie rządu w Kambodży komuniści przejęli więc kontrolę nad kolejnymi obszarami przy granicy. Szlak ten zwany był wkrótce szlakiem Ho Chi Minha. Do 1964 roku przekształcony on został w skomplikowany system zamaskowanych dróg i ścieżek, z licznymi odnogami biegnącymi do Wietnamu. Początkowo transportowano zaopatrzenie rowerami, za pomocą zwierząt lub po prostu pieszo. Z czasem utworzono jednak sieć utwardzonych i zamaskowanych dróg. Do transportu na dużą skalę zaczęto też coraz częściej używać ciężarówek, otrzymanych od Chin lub ZSRR. Na całej długości utworzono liczne garnizony, stanowiska przeciwlotnicze i bazy logistyczne. Pomimo zwiększenia przepustowości szlaku wciąż dostarczano jednak materiały drogą morską. Dzięki zwiększonemu wsparciu z północy płynącym przez szlak Ho Chi Minha, Wietkong nasilił ofensywę. Widząc zwycięstwo na horyzoncie, partyzanci wysyłali do śmiałych ataków coraz większe oddziały. Widmo porażki tylko nasiliło polityczny chaos na południu. Generałowie, którzy obalili Nodindiema, byli w stałym konflikcie z władzami cywilnymi. Do części wojskowych, którzy nie byli do końca zadowoleni z rezultatów puczu, doszły jednak informacje, iż junta planowała zaprzestać walki z komunistami. Mieli oni ponoć współpracować z prezydentem Francji Charlesem de Gaullem, zerwać współpracę z USA i ogłosić neutralność. W rezultacie zawiązał się kolejny wojskowy spisek. 30 stycznia 1964 roku doszło do bezkrwawego przewrotu, w wyniku którego władzę przejął generał Nien Khan. Wydarzenia te zaskoczyły Amerykanów. Udzielili oni Khanowi poparcia, żądając jednak przy tym przywrócenia rządów cywilnych. Generał próbował uwzględniać różne grupy interesów, jak na przykład katolików i buddystów, oraz zyskiwać szersze poparcie poprzez publiczne spotkania z ludnością, co wcześniej nie miało miejsca. Pomimo tego w Wietnamie Południowym wciąż rządziła de facto wojskowa junta. Amerykańscy eksperci wątpili w szansę generała Nien Khana na przywrócenie stabilności na południu, czy też stawienie czoła komunistom. Z kolei sam generał nawoływał USA do bardziej zdecydowanych działań.
Chciał on przeprowadzenia ataków na szlak Ho Chi Minha po laotańskiej stronie granicy, bądź też zbrojnych wypadów do Wietnamu Północnego. Presja na prezydenta Johnsona, aby nasilić działania, była coraz większa. Po zamachu na prezydenta Kennedy'ego zamierzał on zdobyć prezydenturę w kolejnych wyborach, wyznaczonych na jesień 1964 roku. Jego republikański kontrkandydat żądał rozpoczęcia bombardowań Wietnamu Północnego i wysłanie na południe sił lądowych. Zdecydowane działania sugerowali także amerykańscy generałowie. Lyndon Johnson był jednak temu niechętny. Nie wierzył on w szansę interwencji lądowej, bądź też w to, czy amerykańska opinia publiczna by ją poparła. Pomimo tego, będąc pod presją, poszedł na pewne ustępstwa. Zgodził się na ograniczone, utrzymane w tajemnicy bombardowania szlaku Ho Chi Minha w Laosie, zbrojne działania sił specjalnych, czy też wspieranie południa przy użyciu amerykańskiej marynarki wojennej. Okręty marynarki wojennej USA wspierały inicjatywę generała Niankana, którą były zbrojne wypady na nadmorskie instalacje na terytorium Wietnamu Północnego. Podczas jednego z takich rajdów doszło do incydentu, który kompletnie zmieni dalszy tok tego konfliktu. 30 czerwca 1964 roku nastąpił rajd południowo-wietnamskich komandosów na instalacje radarowe na dwóch niewielkich wyspach w Zatoce Tonkińskiej. W pewnej odległości wody te patrolował amerykański niszczyciel USS Maddox. Wyposażona w sprzęt do walki radioelektronicznej jednostka nie uczestniczyła jednak w rajdzie, zbierając jedynie informacje i prowadząc nasłuch. Nieco dalej znajdował się także amerykański lotniskowiec USS Ticonderoga. 31 czerwca USS Maddox patrolował wody w zaledwie kilka mil morskich od wyspy Honme, na której dzień wcześniej przeprowadzono rajd. 1 sierpnia został on namierzony przez trzy północno-wietnamskie kutry torpedowe. Z przechwyconej przez Amerykanów komunikacji radiowej wynikało, iż zamierzały one ich zaatakować. Wobec tego niszczyciel wycofał się. Drugiego sierpnia USS Maddox ponowił patrolę. Powróciły także torpedowce, które pomimo oddania przez Amerykanów strzałów ostrzegawczych wciąż się zbliżały. Co więcej, przeprowadziły one w odpowiedzi ostrzał z karabinów pokładowych i atak torpedowy. Dowódca Maddoxa nakazał otwarcie ognia oraz wezwał na pomoc samoloty z USS Ticonderoga. Niszczyciel zatopił jeden z kutrów, zaś dwa pozostałe zostały uszkodzone przez myśliwce F-8. Amerykański okręt został jedynie niegroźnie trafiony pociskiem z karabinu maszynowego. Żadna z torped nie trafiła w cel. Tuż po incydencie sekretarz obrony USA Robert McNamara ostrzegł na konferencji prasowej, że jeżeli sytuacja się powtórzy, to Wietnam Północny spotka zdecydowana reakcja. Nie powiedział on jednak dziennikarzom o tym, że USS Maddox towarzyszył rajdowi na stacje radarowe Wietnamu Północnego, bądź też, że do potyczki doszło na jego wodach terytorialnych. USS Maddox wycofał się na południe, jednak powrócił na północ 4 sierpnia w towarzystwie innego niszczyciela, USS Turner Joy. Morze było tego dnia nieco wzburzone i w pewnym momencie namierzono sygnał, który zinterpretowano jako atak torpedowców. Niszczyciele dokonały więc ostrzału namierzonych współrzędnych. Informacje o kolejnym ataku dotarły do Waszyngtonu, gdzie sekretarz obrony Robert McNamara zaapelował do prezydenta Johnsona o zdecydowaną reakcję. Ten, pomimo dość sporych wątpliwości, wyraził zgodę. Wkrótce potem dowódca Maddoxa przysłał jednak kolejną wiadomość, w której wątpił, czy ostatni atak faktycznie nastąpił. Załogi niszczycieli nie miały w żadnym momencie kontaktu wizualnego z torpedowcami,
zaś wysłany na ostrzelane współrzędne samolot nie zauważył żadnych fizycznych śladów ich obecności. Według dowódcy Maddoxa mógł to być błąd obsługi sonaru, bądź też efekt złej pogody. McNamara nie poinformował jednak o tym prezydenta, który szykował już zdecydowaną militarną odpowiedź na incydent. Z odtajnionych w 2005 roku dokumentów wynika, że drugi atak z 4 sierpnia nigdy nie nastąpił. Okej, także to tyle ode mnie, wielkie dzięki za uwagę. Po raz kolejny polecam także odwiedzenie portalu historycznego HistMag. Link do niego znajdziecie w opisie filmu.